Siemaneczko, moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszamy na kolejny odcineczek Snapshota. Tutaj ostatnio skończyliśmy, wykopaliśmy diaksy, których mamy 11, jak dobrze pamiętacie. No i wróciliśmy sobie do bazy, a w bazie będzie mi potrzebne trochę tego stone'a, bo będę chciał wykończyć w końcu ten brzydki domek, chociaż nie jest to aż taką ważną rzeczą, która stoi mi, bądź jest ważna, tak, na pierwszym miejscu. Zobaczcie, uzbieraliśmy tyle żelaza, że się w głowie mieści. Mam nadzieję, że mi wystarczy tego węgla do przepalenia. Tutaj tak samo, czekajcie, włożę tutaj trochę więcej, bo tutaj jest wystarczająco dużo. Poodkładamy sobie rzeczy, czekajcie, tu 17 żelaza mi się przetopiło wcześniej. Zobaczcie, ile żelaza już mamy w tak krótkim czasie. Jeszcze nawet tutaj mamy. Kurczę, bardzo dobrze idzie, tak mi się wydaje. Złota też już nawet spoko. Chociaż na jednego koksa to nam nie wystarczy. A jeden koks to zdecydowanie też za mało. Czekajcie, jedzenie. Muszę parę rzeczy sobie tu poodkładać. Motyka mi na razie nie będzie potrzebna. To raczej też nie. Nie wiem dokładnie, co mi będzie jeszcze potrzebne, ale w każdym bądź razie... Aha, skraftujemy sobie diaksową, znaczy diaksową tą, kurczę, może najpierw stąd je wyjąć. Diaksową, diaksowy kill-off. Co jest z tym diaksową? O, tak, tada, 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 mamy diaksową, diaksowy kill-off. Co my jeszcze z tych diaksów możemy zrobić? Muszę zostawić tak czy siak na enchanting table, dlatego też tego nie robię, znaczy nie biorę. Czekajcie, jedzenie? Nie no, wezmę to jedzenie, tak o. Też mi się przyda, te trzy... Super. Nie mam jumpu, czy co? Nic tutaj nie wychodzi. Bam. Pójdę zasadzić jeszcze trzcinę. Jak widzicie, nic nie rośnie, bo ja tutaj gram offline. Ale niedługo będę musiał... trochę, kurczę, posiedzieć, zostawić ten komputer włączony, bo inaczej mi tutaj nic nie urośnie. Tutaj to, co teraz urosło, to tylko jak byłem właśnie pod ziemią, szukałem tych diaksów. Nie tak? Czemu nie da się tego osadzić na gravelu? Też by było przydatne. Muszę wrócić teraz jeszcze tutaj, bo będę chciał iść obsydian. Zrobimy sobie portal. Dobra, teraz mogę iść normalnie. Kurczę, mogłem skraftować schody. To by mi się lepiej wracało. No a póki co jest ok. Nie, stój. Boże, mi się wybrał. Tutaj by się przydał teleport. I chyba idę naprawdę skraftować schody, wiecie, bo wchodzenie po tym, tylko... Nie no, długo by to zajęło znowu. Reperowanie tych schodów, bo bym musiał wszędzie po jednym bloku znowu utknąć, żeby tak było łatwo. Mówię, czego ja tu zapomniałem, nie? Wederka wody. Ale dobra, skoro mówiłem, idę skraftować te schody, to pójdę je skraftować. Dobra. Tutaj też będę musiał zrobić jakąś fajną dróżkę. Tak. Tego mamy pod dostatkiem, dlatego też nie będę się wahał. I nie będę ten wybredzał. Biorę ile mam. Dobra, czekajcie. Jak tu zrobić takie fajne schody? Ups. Zróbmy tu schody, ale to widzę, że będzie za mało wtedy na dół. Po prostu, aby sobie tak wejść. O! I tak może być, tak na razie prowizorycznie, ale jest. Nie wiem, czy mi wystarczą 32 schody na zejście tam, ale... Zobaczymy. Na razie nic tutaj nie będę upiększniał. To wezmę z powrotem. Jak będziemy z powrotem wracać, to postawię te schody. Ale mi się wydaje, że to będzie więcej niż 32 tylko. Nawet jeśli nie, to zobaczcie. Tak? Nie.
Tutaj by się musiało zaczynać. Dlatego też... Zróbmy to tu. I tak o. I jak wcześniej wspominałem, prawdopodobnie będę musiał powiększyć albo i nie. Tak, będę musiał, bo zobaczcie jak tu głową obijam się. A teraz idziemy szukać tej lawy. Tutaj było jej mnóstwo. No właśnie. O, o, czekajcie. Zanim tam pójdę, to muszę pozbyć się trochę intruzów. Dobra, z tego powinniśmy uzyskać ten obsydian. Nic nie będę przyspieszał, także przygotujcie się na parę minut kopania, bo to chyba nie ma sensu, bym to przyspieszał. Nawet dosyć szybko się kopię. Nie sądziłem, że tak, nie jest kilo w ogóle zenchantowany. Ale tak, 10 na portal. Ile było? 2? 2 bodajże na enchanting table? Czy na... No tak. Tak to chyba było. Tylko do tego jeszcze będę musiał mieć książki. Nie wiem ile tam krów jest, ale fajnie by było, gdybym je właśnie rozmnożył. I żebym uzyskał w ogóle te wszystkie krowy. Ogólnie ja tutaj robię to wszystko, ten survival, gdzie każdy już w ogóle wie i wszystko zna, no ale... Nie wiem, po jakimś czasie jak się nie gra w ogóle takiego zwykłego Minecrafta, to tego trochę brakuje. Nie wiem jak wy to odbieracie, ale... Ja uwielbiam w ogóle grać od nowa. Chociaż muszę wam powiedzieć, nigdy nie grałem tak samemu Minecrafta jakby do końca, bo wiadomo, ja będę chciał się wybrać do endu, pokonać smoka i przejść przez ten drugi portal, gdzie jak wiecie w snapshocie mamy te różne nowe rzeczy, wow. Czekaj, zobaczę czy tam jest też lawa, też jest lawa. Dobra, to zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej. A mianowicie tak, że w razie co, to mi tutaj tą wodę zaleje. I zaraz muszę zobaczyć ile już mamy tego obsydianu. Bo nie chcę kopać tutaj, wiecie, na zaś i za dużo. Słyszę szkieleta. Creeper też już się czai. No. Ups, zniknął. A nie, jest. Jest. To wykopmy tego. Tutaj woda mnie trochę popycha. No, szybko, 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 szybko. O, jest, dziękuję. Ups, to było nieprzewidziane. Gdzie ta lawa jeszcze jest rozlana? Czekajcie, gdzie ta woda była? Woda sobie wylejemy w tym miejscu. Będzie trochę... Może łatwiej, a ja sobie postoję tutaj. Dobra, jeszcze tylko dwa. Dwa kawałki. Nice. Zabieram, zanim mi się spali. No, jeden, dwa, trzy. Chyba nam wystarczy, co nie? A czego jeszcze mi będzie brakowało? Oczywiście nie wziąłem łopaty, bo będzie mi potrzebny gravel. Gravel, gravel, gravel. To oczywiście nie jest gravel, ale widzieliście, mam trochę mało węgla. Chociaż mam wiaderka, wiecie co? To ja wezmę sobie... Wezmę sobie, kurczę... Wodę, co nie? No i następny gdzieś tutaj jest, który chce mnie atakować. Tam jest kolejny. Czekajcie, co ja miałem teraz wziąć? Czekajcie, gravel.
przez to wszystko. Zapomniałem, tak mnie atakują tutaj. Tylko tak, jest mój miecz. I lawę. Gdzie był ten gravel? Wiecie, jak się szukało? Aha, dobra, to on był tutaj w tej całej jaskini bodajże. Ale to daleko, nie chce mi się chodzić. W sumie nie, na powierzchni mam gravel. Po co ja tutaj idę? Widzieliście przed wodą, ja tylko muszę, bo muszę uzyskać flint, co nie? O, teraz im otworzyłem drogę. No, do widzenia, bynajmniej się go pozbyliśmy. Czekajcie, tam jest złoto, a złoto wiadomo biorę, bo mi będą, bądź będzie potrzebne te koksy, co nie? I nie wiadomo do czego mi się przyda, jeżeli będę walczył ze smokiem i nie wiadomo co jeszcze napotkam na drodze. Wow, tam też jeszcze jest, ale to chyba się rozliczymy znowu innym razem, bo po jaskiniach mi się wydaje... No serialnie? Wyłączaj bota, ty co? Nie, chcesz potańczyć? Tak dziwnie się zachowywał, dziwnie chodził. Zombie tutaj widzę, nie wie jak skoczyć. Ło! Skąd wy? Macie tu spawner? Atak z góry. Idę stąd. To co miałem zrobić, zrobiłem, tylko... No nie do końca, czekajcie. Lawę. Lawę i jeszcze jeden. Jeszcze jeden, gdzie jest wiadro, wiadro, wiadro. Stałe źródło wody. Dobra, mam dwie lawy. Bo będę chciał przepalić cały stack kobla. Czekajcie, gdzie było wyjście? Okidoki. Dobra, mamy wyjście. Teraz przy okazji postawimy trochę schodków. O, celuj na dół. Myślałem, że będę mógł zrobić tak to szybciej. Ale niestety nie. Mi będzie ich za mało, 5. O. Trudno, zrobimy to następnym razem. Bynajmniej już będzie można szybciej wychodzić stąd. Teraz tak. Idziemy skraftować. Ciekawe, czy damy radę zrobić już dwie książki. Dwie książki bodajże. Tu krów trochę jest. Bym zrobił tak, że dwie bym zostawił. No jeszcze nie trafiłem na schody. W każdym razie portal już możemy pewnie robić. Tylko łopaty mi brak, której wcześniej nie wziąłem. Czekaj, papieru to nam ile potrzeba? Ile to mi da papieru? 6. Wow, zombie villager, ale fajnie by było, gdybym go mógł uwięzić. W ogóle jak on wygląda epicko. Takiego jeszcze nie widziałem. Czekajcie, tego jednego to będę chciał zabić. A tego drugiego bym chciał zachować, bo jego... Ups, sorry. Czekaj, pies mi ich zabije. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, teraz zróbmy tak. Weźmy sobie to. I tego ziomka. Będę musiał uwięzić. Ale jeszcze drugi ziomek przyszedł. Trudno, zrobię to tak prowizorycznie. Żeby on mi tu nie wszedł. I tak. Szybko, bo dzień zapada. Tego jednego tylko chcę zabić, bo tamten musi przejść normalnie. Nie no, patrzcie, jeszcze... Wszystkie idą. Nie no, kurczę, jak na złość, co nie? Patrzcie, najpierw zabijemy... O, dobra. Nie no, jeszcze wpadł. Wpadł mi do wody. Dobra, chodź, ci pomogę wyjść. Wow, kamikadze tutaj znowu? Nie! Nie! Rozwaliliśmy całą fosę. O,
Dobra, teraz zrobimy to tak jak chciałem. No po coś ty tam właził? Możesz mi to powiedzieć? Ty też mi jesteś niepotrzebny. O, dobra, wyszedłeś. Nice. Nie, to nie tak miało być! Ziomek, to nie tak miało być! Miałeś tutaj wejść. O, chodź. Dobra, teraz nie przejdzie, chciałem powiedzieć, a jednak przeszedł, bo tu klocek był. Jaki nob. Tutaj chodź, tutaj chodź. Juhu. No wychodź. No już niestety go... Nie. Chodź tutaj. Jeszcze mój pies go dobije. Jeszcze szkielet. Dobra. Powiedzmy, że on tam przeżyje. Jeżeli przeżyje, to będzie fajnie. Tutaj go mamy, zatkaliśmy. Niech tak jest, bo ja pójdę do Endu. Czy sorry, do Netheru najpierw. Czy nie, w sumie potkę tego potrzebna mi trucizny i złote jabłko. I wtedy przemienię go na villagera. To by było git. To by było git. Wow. Strasznie dużo żelaza. Tutaj trochę muszę naprawić teraz to wszystko. Ile on mi tu zniszczył, frajer. Ale dobrze, nie zniszczył mi wszystkiego. To z tego się cieszę. Ziemi nie mam. Chociaż miałem jej dużo. Także nie jest źle. To co ty tu chciałeś, no koksie ty! Pływać nie potrafi. No już krowa, pomagam ci, to stąd wyjdziesz może w końcu. Chociaż nie. Sorry bardzo, ale mi potrzebna skóra. Dałaś mi chociaż? Dałaś dwie. Tutaj nie chcę właśnie też... takich nierówności. Teraz tak, teraz tak. Jeść. Pójdę rozejrzę się w okolicy. Kurczę, tutaj nie chciałem pływać. Bo tak, tutaj mamy krowy. Trzy. O, czekajcie, rozrosła mi się trzcina. Nawet szybko rośnie. Nawet szybko rośnie. To ją od razu sadzę, bo wiadomo. Póki farmy nie mam, potrzebne mi jest to co ugram, o tak powiem. Wełna, tam mamy tylko te trzy krowy. Nie było więcej? Cztery, to za mało, wiecie, za mało. Jakieś miejsce, w ogóle tam jeszcze nie chodziłem, dlatego też zobaczymy, czy tam może nie mam zwierząt. Mamy kury bodajże, słyszę. To są moje psy. Aha. Super, dobra, te będę musiał utachać, uciachać na skórę. Ohydny ten świat, trzeba zabijać wszystkie zwierzaki. O, jajko. Rozglądamy się, tutaj w ogóle fajnie, las mam. O, i szkielet jest od razu. He? On jest zamrożony? Czy to jakiś bug? Pewnie bug. Myślałem, że mi jakoś grę ten zamurowało, że tak powiem. Wiadomo, snapshot to jeszcze pokazują się jakieś bugi.
Ale pierwszego hita dostał, a teraz to jest tylko... Tylko Bóg. Jego nie ma tak naprawdę. Bym się wylogował i zalogował, to by już go nie było. O, kolejne jajko. Gdy nie rosną, to będą placki. Jeszcze jedna krowa. Jeszcze jedna. Ile mamy tej? 9 skóry? Potrzebne mi tylko książki, dobra. Sorry za to krowy, ale jesteście mi potrzebne. A te co tutaj są, ty możesz wracać do stada. No, mućka. Szup, szup, szup. Je tutaj zostawię, bo wtedy zrobimy sobie farmę. O, tam u góry jeszcze była jedna. To dobra, te akurat zostawię, tak czy siak. Te mi były potrzebne tylko do... No wiecie. Do książki dwóch. Do dwóch książek. Bo nie pamiętam, ile tak naprawdę jeszcze mi było potrzeba. Czekaj. Jak się w ogóle robiło te książki? Tak się robiło? Uff, ale fart. Nawet za dużo zabiłem tych krów. Teraz tak. Czekajcie, diaksów nie mam. Nie, no jak się dawno nie grało zwykłego Minecrafta, to nie pamiętam nawet jak się kraftuje. Czekajcie, nie. To tak było. Oczywiście nie, nie to. Czy na górze diaks, a po boku książki? Łe, zapomniałem. A jednak? Jednak dobrze. Nice. Nie, jednak dobrze. Dobra, postawimy go sobie tu. Enchantować raczej nic nie będę, dopóki nie będę miał full książek. Skóry i diaksy odkładamy. Teraz potrzebne mi tylko książki na level 30. Czekajcie, co to miałem do przepalenia? Jest tutaj ten typ? Czy go nie ma? Dobra, nie ma, szkoda. Dobra. Tyle zachodu na nic. Szkoda trochę, szkoda, szkoda. Już myślałem, że będziemy mieć chociaż villagera tutaj blisko. Ale dobra, to na pewno nie pierwszy i nie ostatni. Dlatego też nie jest aż tak tragicznie. Nie jest aż tak tragicznie. Mamy enchanting, dobra. Czekajcie, to nie tak miało być. O. Zobaczymy, jak my teraz skończymy ten nasz domek. Będę go budował tak co jakiś czas, nie? Wiecie, trochę wyższe ściany. Na razie zrobimy tylko tak. Jakieś okno się przyda. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Będę go budował, powiedzmy co odcinek. Po trochu, żeby tego nie przedłużać. Tak, ta miejscówka to jest tylko rzeczą... No... Powiedzmy dziesięciorzędną. Ale no, daną estetykę też chcę zachować, bo lubię, o tak. Mieć estetycznie w chacie. Czekajcie, tu dziś miałem właśnie te oto upłytki, slaby. O, wrócimy do normy. Już trochę czuć się... Czuję się jak w domu, o tak powiedzmy. Odłóżmy te rzeczy. Złoto się przepaliło. Dobra, już chyba mogę przepalić całe. Mamy jeszcze gdzieś rudy? Nie mamy. Tu tylko ewentualnie żelazo. Jest. Nice. Teraz tak, zamiast tego weźmiemy sobie wiadro lawy. Nawet działa ten sposób nadal. Wiaderko można wziąć. I tak, mamy pierwszy łuk, którego nie musieliśmy kraftować. Tutaj mamy surowe mięso. Dobra, które potem przetopię. Przepalę. Upiekę. Węgiel odłożymy. I tak. To miałem wziąć. I miałem iść budować portal. Tylko najpierw pójdźmy po gravel.
Najpierw pójdźmy po gravel. Gravel mieliśmy tutaj. O, nawet sporo go. O, i mamy flint. Super. Musiał kopać 10 razy. Bo w sumie jeden mi na razie wystarczy, tylko kurczę. Czemu nie wziąłem żelaza? No, byśmy mogli od razu iść robić portal. Czyp. Czyp. Pokus, pokus, czary mary. Weźmiemy sobie znowu stone. Gdzie my zbudujemy ten portal? Patrzcie, nawet spoko wygląda. Tylko tutaj mogły być cobblestone, tak mi się wydaje, żeby zrobić taki zygzak. Fajnie by to wyglądało bodajże. No, nawet spoko póki co. Jest zboże, są pierwsze plony. Nice. Od razu je zbieram. Dobra. Pierwsze plony. Nice, od razu sadzę następne. Szkoda czasu. Bo wiecie, ja tutaj nie zostawiam właśnie tego całego włączonego i tylko mi to rośnie, jeżeli jestem tutaj, no ale będę musiał niedługo tak zrobić. Czekajcie, tu by fajnie wyglądało może. Czy zrobimy sobie gdzieś dalej? Zróbmy sobie gdzieś tutaj, o, bo wiecie, nie chcę mieć tego brzdąkania portalu tak blisko, chociaż tutaj blisko też będzie go słychać. Będę miał lepszą lepszy deksowy kill-off, to wtedy zrobimy sobie taki poczwórny. A tymczasem zrobimy pojedyncze. Tylko wiecie co, takie pojedyncze to lepiej wyglądają w skalę. Nie, no dobra. Nie gra to aż takiej dużej roli tak naprawdę. Chociaż tyle to nie. Szkoda trochę tego stone'a, bo on jeszcze się przyda. Tak. Nie, za mało. Jak ja policzyłem? Jak ja to policzyłem? Sorry ludziska. Sorry ludziska, ale tak czasami się zdarza. Mi tak, jak widzicie. I to jeszcze przy okazji po te schody, wiecie? No skoro już tak, muszę iść jeszcze po dwa, a już kurczę się cieszyłem, że to zrobię. Już tak długo w sumie nagrywam. Chciałem zakończyć właśnie długo ten odcineczek, budując ten portal. No ale cóż, dobra, wybierzcie się jeszcze razem ze mną, jeszcze przez tą chwilkę na sam dół naszej kopalni. No. Właśnie tu jest ten właśnie błąd, patrzcie. Nie będziemy kopać. Głową tutaj zawadzam. Jaka cisza. Nie ma kurczę otworów. Kop, 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 kop. O, nice. Wykopiemy sobie stąd. Szybciej. Dziękuję. Od razu tutaj trochę oświetlę, bo będę chciał tutaj przyjść. W ogóle tutaj jeszcze się nie rozglądałem. To tak na szybkiego. Okej. Nic tutaj ciekawego nie było. Ewentualnie gdzieś w góry, nie? W ogóle mnie to dziwi, że w tej jaskini tak dużo endermanów się nie respi, bo to w sumie normalne, że one tutaj są. Czekajcie, tędy chyba też mogłem przejść. O, do góry się idzie elegancko. Pomimo to, że zawadzam głową.
jeszcze na pewno będziemy korzystać nieraz z tej jaskini. Dlatego też robię te schody, bo wiecie, za każdym razem chodzić skakać jak jakiś królik. To też nie fajnie. Tylko jeszcze będziemy musieli zrobić. Co to za dźwięk? Chyba tego nie słyszeliście, ale taki dziwny dźwięk był. Ha! To one wydają te dźwięki. Chcesz mnie pożreć, czy jak? Dobra. Pójdźmy do naszego portalu, który odpalimy od razu. O, nice. One, two. Ta-da! Mamy portal, ludzie. A tymczasem dzięki, że obejrzeliście odcineczek. Ja tutaj mam towarzystwo, jak zwykle. Czekaj, na F5 nie da się bić! Da się? Da się? Trzeba trafić tylko. Gdybym ja to jeszcze umiał. Krowa, pomóż mi. O, dobra, udało się. Dobra, żegnam się i dzięki, że obejrzeliście odcineczek jeszcze raz. I zapraszam na kolejny już niedługo. Cześć!